Cześć, nazywam się Darek Kuźniak, a dzisiaj będzie świat czekolady, czyli czekolada. Będzie dzisiaj albo grubo, albo wcale, czyli potrzebny nam będzie ktoś specjalny z kosmosu, bo deser też będzie kosmiczny, czyli wagon! Ta-dam, ta-dam! Mój człowiek. Dzisiaj będziemy używali czekolady, czyli będą trzy różne tak naprawdę desery, ale połączymy to w całość. Dla tych, którzy poświęcą nam więcej czasu, bo mamy specjalnego gościa. Gość specjalnie skąd przyleciałeś? Oddaj. Tak, czyli mamy dwie mleczne i dwie gorzkie. Tego nie potrzebujemy. Możesz zawieźć tam do siebie na górę. Pomożesz mi? Dobra. Co potrzebujemy? Miska. Do tego garnek z wodą. Pierwszą czynność, którą będziemy robić, czyli gorzką czekoladę trzeba pokroić, połamać w kostki. Damy ją wagorowi, bo widzę, że tutaj nam robi troszkę bałagan. Dawaj, dawaj, chłopaku, pomogę ci. Coś się nie odzywa, wiesz? Super. Grzejemy. Z tego będą tak zwane foremki. Śmietnik mamy tu, ale widzę, że tak jest w kosmosie, czyli rzucamy wszystko na ziemię. Czekolady rozpuszczamy. Do tego potrzebujemy tak, matę silikonową. Coś takiego. Z tego będą kule. Rozpuszczamy czekoladę, wrzucamy do środka, smarujemy łyżką, odwrócamy na drugą stronę i wrzucamy do zamrażarki. Skumałeś? No. W międzyczasie zrobimy drugą czekoladę, tak zwaną mleczną. I znów potrzebujemy kąpieli wodnej. Wiesz, co to jest kąpiel wodna? Nie wiesz. Czyli nalewamy trochę wody, wstawiamy również miska z mleczną czekoladą. Potrzebuję od ciebie dwie mleczne czekolady. Z mlecznej czekolady. No. Dobry, 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 dobry pomocnik. Jecie też czekoladę? To dobrze. Do mlecznej czekolady będziemy potrzebowali również dwie sztuki. A gdzie jest miska? Już ci daję. Proszę bardzo. Znów ją rozpuszczamy i dodajemy sok pomarańczowy. Czyli z tego będą kulki, z tego będzie mus, a na sam koniec zrobimy sos wiśniowy, który podamy na gorąco, czyli połączymy coś zimnego z czymś ciepłym, gdzie będzie się trochę dymiło, użyjemy troszkę ciekłego azotu, tak żeby nasz kolega nie myślał, że przyjechał tutaj na darmo, nie? Czekolada nam się już rozpuściła. Bierzesz jedną łyżkę czekolady, drugą. Dobra, kolejną. Druga czekolada mleczna już się nam rozpuściła. Jest gorąca, także odstawimy ją tutaj na bok. Co potrzebujemy? Sok pomarańczowy. Zobaczcie, wlewam cały sok pomarańczowy ze świeżych pomarańczy i delikatnie mieszam z czekoladą, aż nam po prostu zgęstnieje. Dobra, wagor, masz, mieszaj, przyspieszymy, co? Mieszaj, 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 mieszaj. Wiem, że tego nie zrobicie w domu. Do tego, słuchajcie, potrzebujemy syfon. Jeżeli masz ciekłego azotu, możesz ubić sobie na lodzie, ewentualnie 20 minut później będzie już ta sama konsystencja. My to robimy szybciej. Chłopak w zbroi się szybko grzeje na kuchni i przegrzewa, także czasami światło mu się przepala. Przelewamy. I kolejny. I wsadzamy do lodówki na 15 minut. Pamiętaj, syfon zawsze musi leżeć, dobra? Żeby nie stał tak. Dobra, i zaczynamy sosik. Cukier. Deser będzie strasznie słodki. Mamy gorzką czekoladę, mamy mleczną czekoladę, do tego przełamaliśmy trochę pomarańczy, więc będzie raczej deser słodki. Damy małą, płaską łyżeczkę. Po co? Tylko po to, żeby nam ten sos się zagęścił. Do tego rozmaryn, który nam nada aromatu i smaku.
Czujesz? I wiśnie. Gorące wiśnie polejemy całą tą kulę. Całą kulę zanurzymy w ciepłym azocie jeszcze. Człowieku, co tu się będzie działo? Perfekcyjnie przygotowany sosik. Dziękuję ci. Potrzebujemy kulę. Dawaj kulę. Kulę, do tego piękny talerz. Do tego. I przekładamy. Czyli kładź, połóż to na ziemi. Na ziemi, na stole. O kurde, pękło. A gdzie są resztę? Zeżarłeś. Ty chamski cycko, ty! I robimy coś takiego. Przerzucamy w jedną stronę, w drugą. Wciskasz? Dawaj, wyjdzie to wyjdzie. Nie bój się. No, śmiało, 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 śmiało. No. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okej, dobra i teraz druga. Po rantach jeszcze tutaj, no. No śmiało, 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 no śmiało, chłopaku, śmiało! O, o, dobra. Bierzemy, łączymy. Trochę nam za dużo tutaj masy. Wiecie, pierwszy raz robi, dlatego to troszkę inaczej wygląda, ale mamy packę, z której bardzo ładnie sobie poradzimy. Czyli kulę mamy zrobioną. Żeby nie było widać tych boków, wstawimy ją jeszcze do zamrażarki, żeby delikatnie zamrozić. Chyba, że masz bardzo mało czasu i masz azot, to użyjemy ciekłego azotu. Jeżeli nie, wrzucamy do zamrażarki. My użyjemy ciekłego azotu. Zaraz będę. Mam nadzieję, że nam się idealnie sklei. Czyli kulę mamy już zamrożoną. Weźmiemy drugą miskę, aby obtoczyć ją w kakale. Otworzysz? Dzięki. Pięknie wygląda, co? I obtoczymy ją w kakale. Dawaj. To, że jesteśmy w szalonej kuchni i mamy szalonego gościa, możemy sobie pozwolić na dużo rzeczy, czyli możemy sobie pozwolić na azot, na kakao, tak, tak. Dawaj, dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Czyli kulę dajemy. I co? Kula. Gorący sos. Użyjemy jeszcze delikatnie maltodekstryny z czekoladą, czyli odtuściliśmy czekoladę. Już bieram tu szczery, przepraszam, zapomniałem, czy cały czas o tej ścieżce. Na czym to polega? Polega to na tym, że zawsze jesteś pobrudzony, jak masz czarną podkoszulkę. I polega też to na tym, że jak próbujesz coś, strasznie szybko to wszystko schładza. To poczekaj jeszcze, to poczekaj. To żeby było bardziej tak, wiesz, bardziej tak. Użyjemy troszkę barwnika, czyli prawdziwego złota. Będzie chyba fajnie wyglądało. A ty dodajesz drugą rzecz. Pięknie. I co? Żółwik. No i poszło. Hey! Michael, hey!